wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wawrzyn i zapraszam Was do nowej serii nagrań na moim kanale. A czy można zacząć lepiej niż nostalgiczną podróżą do czasów dzieciństwa? Nie wydaje mi się, dlatego też cofnijmy się o te kilkanaście lat wstecz, do czasu kiedy dostałem swoją pierwszą konsolę PlayStation 1, a wraz z nią kopię Crasha Bandicoota 2. Od momentu, kiedy odpaliłem ten tytuł po raz pierwszy, zakochałem się zarówno w głównym bohaterze, jak i w samym gameplayu tej gry. Od najmłodszych lat uważałem, że jest to majstersztyk i moja miłość do tej serii gier trwa do dzisiaj, chociaż ostatnie odsłony są nie najlepsze i raczej nie powinno się o nich wspominać. Druga część historii Crasha zaczyna się w momencie, w którym zakończyła się pierwsza. Dr. Cortex spada na łeb na szyję i ląduje w jaskini, w której znajduje się jeden z kryształów. A czemu? Bo tak! Mija rok, a Crash spędza czas jak zwykle... pracowicie? Niestety sielanka nie może trwać wiecznie i jego siostrze Coco pada bateria w laptopie. Nie to, żebym się czepiał, ale skoro wiedziała, że będą siedzieli na plaży gdzieś w dżungli, to nie mogła, nie wiem, przewidzieć, że może się tak stać? A Crash, jak na przydatnego brata przystało, rusza po baterię zapasową. Pech jednak chce, że zostaje on porwany przez doktora Cortexa. Gdzie? Nie wiadomo. Ale wiemy, że zostaje postawiony przed zadaniem zdobycia dla niego 25 kryształów rozsianych na 25 poziomach. Czemu postanawiam pomóc? Ano dlatego, że nasz kochany doktorek zapewnia go, że ma dobre zamiary i chce za ich pomocą ocalić Ziemię przed zgubną siłą planet, których ustawienie może doprowadzić do jej wybuchu. Jasne, i to wszystko na pewno z dobroci serca. W każdym razie, od tego momentu odzyskujemy kontrolę nad naszym głównym bohaterem i możemy śmiało wybierać kolejne poziomy, z którymi chcemy się zmierzyć, aby zdobyć potrzebne nam kryształy. Nie, zły Crash, idź stąd. Wracaj już. No! Gameplayowo tytuł ten jest majstersztykiem. Sterowanie jest niezwykle responsywne, a poziomy są często skomplikowane na tyle, że metodą prób i błędów jesteśmy sobie w stanie poradzić z każdym z nich i nigdy nie mamy wrażenia, że poziom trudności jest nie fair w stosunku do gracza. Każdy aspekt jest przemyślany, a wprowadzenie nowych mechanik i przedmiotów w stosunku do poprzedniej odsłony tej gry, takich jak na przykład ślizg i skok oraz skrzynki nitro, oferują szersze spektrum wyzwania dla graczy oraz przychodzą na tyle naturalnie grającemu, że trudno nawet powiedzieć, że jest to nowość. Poza tym część poziomów tematycznych jest tak świetnych, że na długo zapadają w pamięć. Na pochwałę zasługuje również to, że część poziomów zawiera w sobie mikrosekcje, w których również mamy do czynienia z nowymi rozwiązaniami, takimi jak jazda na motorowej desce w poziomach bagiennych. No i wisienka na torcie. Połączenie części nowych rozwiązań w jeden poziom sprawia, że frajda osiąga poziom niemalże wrzący. Tu najlepszym przykładem jest ucieczka przed wielkim niedźwiedziem polarnym jadąc na malutkim misiu. Ten sam miś jest tak słodki, że można dostać cukrzycę. No spójrzcie na niego, no spójrzcie! Reasumując, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back jest naprawdę znakomitym tytułem i dzisiejszego dnia. Grafika nie kłuje w oczy, sterowanie jest znakomite, a różnorodność poziomów zadowoli każdego, nawet najbardziej wymagającego gracza. Historia może nie należy do kanonu dreszczowców, jednakże jest bardzo przyjemna i humorystyczna, a także posiada dwa różne zakończenia. Nie będę ich spoilerował, ponieważ fajnie by było, jakbyście sami spróbowali swoich sił z Crashem Bandicootem i starali się je osiągnąć. Jeżeli ja mogę Wam coś doradzić, to polecam Wam zbieranie klejnotów zamiast kryształów, jeżeli macie ochotę odblokować drugie zakończenie. Czy poleciłbym ten tytuł? O nie, tylko już za wiele! Wracając. Czy poleciłbym ten tytuł dziś dzień?
Jak najbardziej. Wiele osób uważa, że to właśnie druga część przygód Crasha Bandicoota jest tą najlepszą w serii. I mimo, że sam za najlepszą uważam część trzecią, to moją ulubioną jest właśnie część druga. Posiada ona nieopisany czar i urok, a fani platformówek koniecznie muszą to sprawdzić, jeżeli jeszcze nie mieli do czynienia z tym tytułem. Gra jest perfekcyjna w każdym, no prawie każdym celu i jeżeli mógłbym się przyczepić tylko do jednej rzeczy, to byłaby to walka z bossami, ponieważ ci są dosyć prości i tak naprawdę nie stanowią jakiegoś wielkiego wyzwania. Same poziomy są dużo trudniejsze niż walki z bossami. Tak czy siak, Crash Bandicoot 2 to moja ulubiona gra na PlayStation 1 i mam nadzieję, że mieliście z nią do czynienia, a jeżeli nie, to zachęcam was, żebyście sprawdzili ten tytuł właśnie teraz. Od razu odpalajcie, grajcie i bawcie się dobrze. A ja zachęcam was jak zwykle do zostawienia lajków bądź też dislajków, jeżeli materiał wam się podobał bądź też nie, a także do zostawienia komentarzy, żebym wiedział, czy mam dalej się bawić w takiego rodzaju nagrania, czy też raczej wrócić do Let's Play. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie!